Bardzo serdecznie Państwa witam. Kilka pytań do, tym razem ksiądz Wojciech Kućko, szczęść Boże. Szczęść Boże. I Witold Wybult. Dzień dobry Panie Witoldzie. Witold, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, natomiast ksiądz Wojciech, kurier diecezjalna Płocka, diecezjalny duszpasterz Rodzin Katolickich. Tak, ale szanowni telewidzowie, dzisiaj będziemy mówili o bardzo barwnym, kolorowym, radosnym orszaku trzech króli. Proszę księdza, skąd się wziął orszak trzech króli? Jaka jest tradycja? Choć chodzimy w tych orszakach od 10 lat w Polsce, a od 7 lat w Płocku, to nawiązujemy do tego pierwszego orszaku, którym trzej królowie, jak mówi tradycja, Kasper, Melchior, Baltazar, te imiona pochodzą ze średniowiecza, mieli przyjść do nowonarodzonego Jezusa, aby oddać Mu pokłon. I chcemy w taki sam sposób, jak oni, pójść za gwiazdą i odnaleźć Pana Jezusa w Betlejem. A tym Betlejem są nasze kościoły, w których organizujemy co roku szopki bożonarodzeniowe. Księże Witoldzie, to jest temat, który przysparza radość księdzu, bo od tych 7 lat w Płocku i z roku na rok coraz więcej mieszkańców, coraz więcej rodzin dołącza do orszaku. Cieszymy się z tego. Od niedawna uroczystość Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. I Kościół od samego początku zaproponował katolikom, ale także wszystkim mieszkańcom naszej ojczyzny taki sposób przeżywania tego święta. Ono pozwala zaangażować nie tylko przez przyjście rodzin na ten orszak, ale także przez wspólny śpiew, przez pewne inicjatywy jak konkurs związany z wykonaniem szopki w naszych rodzinach, konkurs z nagrodami, przez przypomnienie pewnych tradycji bożonarodzeniowych, a potem przez wspólne oddanie pokłonu Dzieciątku. W tym roku będzie to w kościele świętego Stanisława Kostki w Płocku. Z tego powodu, że rok 2018 w całej naszej ojczyźnie będzie rokiem świętego Stanisława Kostki, 450. rocznicę jego śmierci. Chcemy też, aby ten orszak był z woli biskupa, tak w tym roku jest, rozpoczęciem oficjalnym obchodów tego roku w naszej diecezji, we wszystkich parafiach naszej diecezji. Fajnie by było, gdyby trochę śniegu spadło, fajnie by było, gdyby trochę była temperatura poniżej 0 stopni. A jeżeli będzie siąpił deszczyk, idziemy bez względu na pogodę? Idziemy bez względu na pogodę. W zeszłym roku było 15 stopni mrozu i zgromadził ten orszak kilka tysięcy osób. To jest odcinek około 2 kilometrów, więc sądzę, że żadne warunki pogodowe nam raczej nie przeszkodzą, a prosimy Pana Boga o jakąś taką pomoc też w tym względzie. Witold, tu jest to wszystko dopięte już na ostatni guzik, czy prawie na ostatni guzik. Pytamy o stronę organizacyjną. Skąd ruszamy? Rodziny z dziećmi, mieszkańcy, którzy przybędą, też będą odpowiednio ubrani w koronę. Rzeczywiście, no, orszak jest już prawie dopięty na ostatni guzik. Zostało jeszcze nam kilka dni, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby to jakoś tam dopiąć, doprecyzować, załatwić ostatnie sprawy. Spotykamy się 6 stycznia na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich na ulicy Nowowiejskiego 2. Tam się wszystko rozpocznie o godzinie 11. Uczestnicy orszaku otrzymają od organizatorów kilka rzeczy. Po pierwsze, otrzymają korony, które będą zdobiły ich głowy, nasze głowy i będą powodowały, że ten orszak będzie jeszcze bardziej kolorowy i taki radosny. Oprócz tego uczestnicy otrzymają również śpiewniki, z których będą korzystać podczas trasy, która będzie właśnie pomiędzy seminarium a Płocką Stanisławówką. Będziemy wtedy śpiewać kolędy, będziemy się cieszyć tym dniem, tą obecnością, tym byciem razem. Oprócz tego po mszy świętej na Stanisławówce uczestnicy otrzymają również naklejki na drzwi, które do tej pory zwykle wypisywaliśmy kredą. Chcieliśmy zaznaczyć ten dzień 6 stycznia, uroczystość objawienia Pańskiego, przez wypisanie na drzwiach K plus M plus B i aktualny rok. W tym roku chcemy zaproponować taką formę naklejenia na drzwi
takiej naklejki z tym napisem i z taką i z trzema logami, który właśnie, tak jak ksiądz Wojciech tutaj wspominał, mamy rok świętego Stanisława Kostki, mamy również setną rocznicę odzyskania niepodległości, więc o tych wydarzeniach również wspominamy na tej naklejce, żeby jak gdyby jeszcze przypomnieć płotczanom o tym, co w tym roku będziemy przeżywać. Księże Wojtku, to znaczy, że wszyscy będziemy tym Kacplem, Melchiorem, Baltazarem i będziemy zmierzali do żłobka, do narodzonego Pana Jezusa? Rzeczywiście, panie redaktorze, każdy z nas się może poczuć tego jednego dnia królem i to takim królem, który jest najcenniejszy w oczach Pana Boga. Co więcej, każda rodzina będzie rodziną królewską i zapraszamy wszystkich bez wyjątku, aby nie tylko wyszli na ulicę Płocka wtedy, nie tylko przystroili te korony, ale żeby okazać wspólnie tę radość z tego święta. Ulica Nowowiejskiego, następnie Bielska, Jachowicza. To są te ulice, które nas będą prowadziły do Dzieciątka. O tym zaraz będziemy mówili w dalszej części. Śpiewamy kolędy. Kolędy śpiewamy i to głośno śpiewamy kolędy. No tak, podczas całego orszaku będziemy wykonywać kolędy z tych śpiewników, które otrzymamy. I zachęcamy wszystkich do udziału w tym Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia. Spotykamy się, tak jak już powiedziałem wcześniej, o godzinie 11 na terenie Wyższego Seminarium Duchownego. Ja myślę, że trzeba jeszcze wspomnieć o tych wszystkich, dzięki którym to wydarzenie może mieć miejsce już po raz siódmy w Płocku. Komitet organizacyjny składa się z kilkudziesięciu osób, przedstawicieli różnych ruchów, stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta Płocka, choć nie tylko, pewnie i poza. Oprócz tego też takie wielkie przedsięwzięcie to są też finanse i tutaj też również dziękujemy władzom samorządowym, dziękujemy różnym fundacjom, a również przedsiębiorcom prywatnym, osobom, które wsparły Orszak Trzech Króli. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie w dniu 6 stycznia 2018 Przyłączamy się do tych podziękowań. Księże Wojciechu, będzie ksiądz biskup. Będzie ksiądz biskup Piotr Libera, ksiądz biskup Mirosław będzie na orszaku w Ciechanowie. W zeszłym roku było dwóch księży biskupów, ale wiele też zależy od pana redaktora, bo to pan redaktor, zdaje się, będzie też prowadził ten orszak. No i będzie wesoło. Przyjdzie, poprowadzimy go razem i będzie nam naprawdę miło. Co jeszcze o Orszaku Trzech Króli możemy dodać, o czym nie mówiliśmy? O tym za chwilę powie pan Kazimierz. Proszę państwa, pan Kazimierz Urbaniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Orszaku Trzech Króli w Płocku. Panie Kazimierzu, co jeszcze dodajemy, by przekazać informacje o trasie orszaku i co się będzie działo podczas orszaku? Ja powiem w ten sposób, żebyśmy się zgromadzili trochę wcześniej niż o godzinie 11, dlatego że o 11 jest start, ale musimy przyjść, bo wszyscy musimy przygotować się do orszaku, bo będą służby porządkowe, a więc będzie młodzież wojskowa, będzie straż pożarna, która będzie zabezpieczała, bo w orszaku będą konie i to trzeba zachować wszelkiego rodzaju zasady bezpieczeństwa. Na początku będzie powitanie przez księdza rektora seminarium, księdza biskupa, który rozpocznie modlitwą Anioł Pański. Również pan prezydent pozdrowi i zachęci do orszaku, również starosta powiatu płockiego. Następnie młodzież szkół katolickich i młodzież seminaryjna, alumni seminarium duchownego przedstawią nam scenę polską na początek. Dla nas jest to w tej chwili pewnego rodzaju niespodzianka. Dokładnie nie wiemy, ale spodziewamy się, że młodzież spisze się tutaj doskonale, przedstawi nam to polskie widzenie Orszaku Trzech Króli. I jednocześnie jest to nawiązanie do stulecia odzyskania niepodległości, a więc będą pewne akcenty patriotyczne. I tak, o godzinie 11 ruszamy z placu przed seminarium duchownym. Następnie idziemy ulicą arcybiskupa Nowowiejskiego, krótki odcinek Kwiatka, Bielską do Alei Jachowicza. I pójdziemy północnym pasmem alej, tak, ażeby jak najprościej skręcić do Stanisławówki, do kościoła, pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Płocku. Tam po przyjściu będzie uroczysty
pokłon trzech króli. A więc będzie żłóbek, będzie szopka, będzie święta rodzina, Pan Jezus w żłóbku, ale i również rodzina nasza ludzka, a więc młode małżeństwo z dzieckiem i pokłon, poza pokłonem trzech króli również pokłon złoży ksiądz biskup i prezydent miasta, starosta, ale i również przedstawiciele nas, społeczeństwa. Temu towarzyszyć będzie śpiew kolęd wykonanie charakterystycznego zespołu dzieci i tańca, charakterystycznego zespołu pieśni i tańca dzieci Płocka, którzy nam ubarwią jednocześnie to i artystycznie zaśpiewają kolędy, a my razem z nimi. Później będzie uroczysta msza święta, na pewno będzie wspaniała homilia księdza biskupa, a na zakończenie, już po mszy świętej, ksiądz proboszcz i my, organizatorzy, zapraszamy wszystkich uczestników na grochówkę, która będzie na placu przed kościołem. Będzie to wojskowa grochówka, która podobno na powietrzu najlepiej smakuje. Chciałbym zachęcić wszystkich uczestników i w ogóle jak największą rzeszę płotczan i okolic, ażeby przyszli na tę uroczystość, bo jest to jedyna swego rodzaju uroczystość radosna, barwna, i którą na swój sposób się przeżywa. I z tego, co wiem, to ona ma bardzo dobre przyjęcie w społeczeństwie. Pytają się ludzie wcześniej, czy na pewno orszak będzie w przyszłym roku. Na pewno będzie. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do udziału. Sporo ludzi przychodzi na orszak. Bardzo dużo przychodzi na orszak. Z doświadczenia, a już 7-letniego, to już muszę powiedzieć tak. Startowaliśmy od 2,5 tysiąca, ale było i 10 tysięcy. My tak skromnie liczymy od 3 do 5 tysięcy. Gdy przyjdzie, będziemy zadowoleni. Szanowni telewidzowie, zjawiamy się 6 w niedzielę, 6 stycznia. O godzinie, jak pan tu sugerował, wcześniej troszkę. Wcześniej. O 11? 10.30. 10.30. Już należy się gromadzić, tak. Bo już tam będziemy. Tak, się przed 11, żeby można było się ładnie ustawić, tak. Do orszaku. I moi drodzy, śpiewniki będą. Śpiewamy kolędy, będzie pokłon trzech króli dla Dzieciątka Jezus i idziemy na Stanisławówkę. Panie Kazimierzu, bez względu na pogodę. Bez względu na pogodę. Modlimy się, żeby była dobra, ale mamy różne doświadczenia i udaje się. A więc zapraszamy i będziemy uczestniczyć. Jesteśmy twardzi. Dziękuję serdecznie. Pan Kazimierz Urbaniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Orszaku Trzech Króli, dzisiaj w studiu. Szanowni Państwo, spotykamy się 6 stycznia przed godziną 11 na terenie seminarium. Na terenie seminarium. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję.